dobry Państwu. Z Czarnego Lądu witają Was Ania Orłoś i Bartek Żyła. Długo wyczekiwaliśmy możliwości przyjazdu na ten kontynent i realizacji dla Was zdjęć i filmu. Zdobycie pozwoleń na oficjalny wjazd na sawannę, do Mombasy i na wybrzeże jest praktycznie niemożliwe i zarezerwowane dla największych stacji telewizyjnych na świecie. Ale nam w Rainbow też się udało. Dlatego właśnie teraz zapraszamy Was na szczególną i niepowtarzalną podróż w głąb Kenii. To co? W drogę. Przygodę czas zacząć. Savo East to park, który odwiedzicie, będąc na wypoczynku na wybrzeżu. Ale jest on również w programie dwóch naszych wycieczek objazdowych. Mowa tutaj o kenijskim Trio oraz Hakuna Matata. Wschodnia część parku to większa część Parku Narodowego Tsavo. Duże zagęszczenie zwierzyny sprzyja dogodnym warunkom w obserwacji oraz komfortowe położenie między Nairobi a Mombasą zachęca do odwiedzin. Zasady poruszania się w parku są takie, że trzymamy się drogi, nie wysiadamy z samochodu i jedziemy powoli. Ale to jest oczywiste, bo tutaj asfaltu nie uświadczymy. Zwierzaki w Tsavo East wydają się być przyzwyczajonymi do naszej obecności. Wiele razy widzieliśmy impale, antylopy czy szakale, które biegają albo odpoczywają tuż przy drodze, albo nawet przebiegają przez nią. Bartek, no to jak w końcu z tą zebrą? Biała w czarne paski czy odwrotnie? Początkowo wierzono, że zebra jest biała z czarnymi pasami, ale tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Badania embriologiczne dowiodły, że kolor zwierzęcia jest czarny, a pasy i białe podbrzusza powstały wskutek różnych czynników. Bartek, a słyszałeś o słynnych czerwonych słoniach z Tsavo East? Nie. Zwierzęta taplają się w błocie, które ma mnóstwo żelaza, co nadaje im charakterystyczną czerwoną barwę i chroni przed słońcem. Podczas wędrówek po sawannie prędzej czy później dopadnie Was głód. Jednak na bezdrożach kenijskich bez problemu znajdziecie wiele lodży, w których zjecie lunch. A teraz pokażemy Wam jedną z nich. W lodży znajdziecie zacienione miejsce, dużo przestrzeni i świetną afrykańską kuchnię. Co najmniej tak wspaniałe jak jedzenie są same widoki, które towarzyszą nam podczas posiłku. A jeśli wybierzecie się na wycieczkę objazdową z Rainbow, będziecie mieć okazję spać na sawannie. Tak wyglądają pokoje w lodży Centrum Tsavo. Jeszcze jedna przydatna informacja. Pamiętajcie, żeby przed wyjazdem do Kenii zaopatrzyć się w specjalne przejściówki, dlatego że tutaj gniazdka są typu brytyjskie. Jeszcze słówko o środkach transportu na sawannie. Otóż najczęściej podróżować będziecie mniej więcej takimi samochodami. Z przodu są dwa miejsca, z tyłu kilka miejsc pasażerskich. Na górze oczywiście rozsuwany dach, dzięki któremu będziecie mogli fotografować i robić filmy. Zwykle nie ma tutaj klimatyzacji. Na szczęście są rozsuwane okna, które zapewnią Wam troszeczkę oddechu. A jeśli chodzi o tutejszych kierowców, zapewnią Wam oni nie tylko bezpieczną i komfortową drogę, ale są oni również ekspertami w świecie zwierząt. Także zabiorą Was w niezwykłe miejsca oraz otrzymacie szereg najważniejszych informacji. A teraz poznajcie jednego z nich. Jumbo Steve! Cześć Poliska, cześć Rainbow! Welcome to our national parks.
where you're gonna see a lot of animals. We have elephant, we have lion, we have leopard, we have guepard, we have zebras, we have giraffes, and so many. Wspaniałym zwieńczeniem dzisiejszego dnia w Savoist jest zachód słońca. Spotkaliśmy tutaj mnóstwo niesamowitych zwierząt, ale ten widok to jeden z piękniejszych. Pora na odpoczynek. Dzisiaj nocujemy w Voice Safari Lodge. To jedno z tych miejsc, gdzie będziecie zakwaterowani podczas naszych wycieczek objazdowych. Jumbo. Jumbo! Specjalnie dla Was dzisiaj nasz dzień rozpoczęliśmy przed wschodem słońca, aby udać się na safari. Ta pora poranna oprócz popołudniowej to najlepszy czas, żeby zobaczyć zwierzęta w naturalnym środowisku przechadzające się swobodnie. Podczas ostrego słońca lubią kryć się między krzakami i drzewami w cieniu. A jeśli dojeżdżacie bardzo wcześnie rano, to warto zabrać ze sobą dodatkowe okrycie, dlatego że może zdarzyć się delikatny, chłodny wiaterek. Zobaczcie, jaka wyjątkowa chwila. Król egzotyki przechodzi dosłownie 2 metry obok nas. Jeśli będziecie mieli tyle szczęścia co my, to będzie mnóstwo czasu na zrobienie zdjęć i filmów. Lew wydaje się bardzo zrelaksowany i niezainteresowany naszą obecnością i towarzyszy nam podczas swojego spaceru od dobrych 20 minut. Kenia to prawdziwy raj dla ornitologów. Występuje tutaj ponad 1000 gatunków różnych ptaków, a my mieliśmy szczęście spotkać wiele z nich, w tym sowę afrykańską. W intensywnym poranku wracamy pełni wrażeń, ale i z pustymi żołądkami, więc pora posilić się śniadaniem na tarasie. Lodża Voi, podobnie jak większość lodży na sawannie, zlokalizowana jest bardzo strategicznie i bardzo komfortowo, dlatego że jesteśmy na wzgórzu i oprócz tego, że jemy śniadanie, cały czas cieszymy się widokiem na sawannę. A teraz pokażę Wam pokoje Voi Safari Lodge. Wszystkie z nich są typu standard. Może niezbyt duże, ale urządzone w dobrym stylu, z lokalnymi dodatkami. Nad łóżkiem znajduje się moskitiera, która uchroni Was przed ewentualnymi insektami. Co najważniejsze, panorama sawanny na wyciągnięcie Waszej ręki. Nasza krótka, ale jakże owocna wizyta w Parku Narodowym Savoist powoli dobiega końca. My natomiast ruszamy w dalszą podróż po Kenii, aby eksplorować jej nieodkryte zakątki. Do zobaczenia. Steve, let's go! W następnym odcinku zabierzemy Was na pełen słońca i wodnych atrakcji rejs po Oceanie Indyjskim.